Na stoła jesienio. Ja witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Komp'a. Ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. No i proszę Państwa, mamy po pierwsze, jak wspomniałem, jesień. Tam Wielcia widzę, że okno otworzyła. Druga kwestia, musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na polach. Trzecia kwestia, to musimy wrócić do ostoi, ponieważ tam jakieś, tam to nasze zadanie, nie jakieś tylko nasze zadanie, które m, zaczęliśmy wykonywać, ma swoją kontynuację, więc pierwsza kwestia to taka, w ogóle, to weźmy tutaj, zobaczmy, co w zarządzaniu się dzieje i gdzie leży problem, o, wydobycie, chata wydobywcza, czego zabrakło? Łopat im zabrakło, no dobra, to trzeba by w takim wypadku wziąć i Temat ogarnąć. Tutaj, a tutaj to jedynie młyn. I magazyny, o co chodzi? Magazyn żywności tieru trzeciego uszkodzono. O! A to ciekawa sprawa. A to ciekawa sprawa. Jak uszkodzono? Kto uszkodził? Który to jest magazyn? To jest magazyn. Gdzieś tutaj, to ten w centrum, czyli to ten. Czekajcie, ten. A rzeczywiście, no dobrze, magazyn słuchajcie, żywności jest uszkodzony. I bardzo dobrze, bo jest to doskonały moment, do tego, żeby wejść w chatę budowniczych i zobaczyć, no bo skoro jest uszkodzony. O! Aha, czyli tutaj, a widzicie. Czyli tu nie trzeba brać i, 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 i ten. Nie trzeba brać i wybierać. To samo jak coś potrzeba będzie, to samo będzie tutaj wskakiwało. Dobra, ale y, nie mniej jednak to potrzebny będzie tutaj y, surowiec. Dzwonnicę dodali, kurna, ale kościoła to już nie. przecież jak wzwoływać ludzi, no to chociażby żeby się pomodlili, czuziaki. Dobra, idziemy do magazynu y, zasobów, by wrzucić trochę desek. No bo mamy przy sobie, chyba. I w takim razie deska. No jest, sporo nawet. No to wrzućmy tyle. O. I niech budowniczy, zobaczymy czy, czy naprawi. Na razie to zostawię w spokoju. Zobaczymy czy naprawi i to. A, 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 a łopaty. No, to, to będziemy działać. Ja powinienem mieć przy sobie trochę żelaza, żelazne narzędzia, łopaty. Uuu, trochę dużo nawet mam. I to zróbmy A AZ40. Niech będzie. Mm. No dobra. To teraz trzeba to wrzucić. I teraz tak, żelazne łopaty, tak? Żelazna łopata 40, proszę bardzo. O, i gitarka. No dobra, ikonka zniknęła, słuchajcie, więc to chodziło typowo o łopaty. Natomiast jeżeli chodzi o budynek, no to trzeba będzie to sprawdzać. Tymczasem. Widzę, że zabrano się za żniwa i owies będziemy mieli. To jest bardzo, bardzo dobra informacja dla nas. Dodatkowo musimy zerknąć na stan magazynu tutaj jeśli chodzi o kwestię miejsca. Bo mamy tak zajęte 18 tysięcy. To ja bym może zrobił tak. Kłody nie wiem, czy tam kłód nie będzie trzeba, więc tam do tego budowania, no bo ta, teraz musimy zwrócić na to szczególną uwagę, tak? Więc ja nie będę wszystkiego totalnie zabierał, tylko coś tam zostawiał, po to, żeby właśnie było z, z czego robić cokolwiek, tak? Myślę, że to będzie dobre wyjście z sytuacji. No i proszę Państwa, zobaczcie, ile mamy chmielu. Bardzo dużo chmielu mamy, czyli zbiory były. Elegancko. Tutaj widzę, że również ziółka nam się zaczęły zbierać, więc mamy tutaj 213 cykorii, o, tego typu rzeczy. Co tam dalej? Gnoju, to mamy od groma, ale tutaj gnój jest przerabiany, więc ja też wszystkiego zabierał. Sorki nie będę. No i len, jak widzimy, 3220. Dwie sztuki, więc bardzo ładnie. Ponad 21 tysięcy monet to idzie do portfela, co daje nam w obecnej chwili kwotę 282 212 monet. Więc elegancko, to mi się podoba. Patyki mogą wędrować, będą na sprzedaż. O, dużo rudy żelaza, to to też zabiorę. Siemielniane, tutaj będzie dowalone z siemienia lnianego ze względu na ze względu na to, że, że potem trzeba będzie to obsiać. Wełęki też sporo mamy. Wiader zostało 280. Wilcze jagody się zbierają elegancko. Teraz tak, no my z, z racji tego, że mamy jesień, to pozwólcie, że jeżeli chodzi o to zadanie, które mamy kontynuować. To na razie niech ono sobie leży, bo widzę, że sporo takich prac mamy tutaj w naszej wiosce, więc najwyżej wykonamy to w kolejnym odcinku, jeżeli w tym odcinku się nie uda, bo zabraknie powiedzmy czasu. Patrzę jeszcze na narzędzia, jak tutaj stoimy ze stanem narzędzi, ale i wszystko jak na razie w najlepszym porządku, więc można sobie to odpuścić. Żelazne noże jedynie to, to mogłyby się przydać. Aha, ja nie mam. Dobra. Idziemy, słuchajcie. Wym A, jeszcze jedna kwestia dosyć istotna: e, to zaraz pójdziemy. E, ile jest paszy dla zwierząt? Bo chyba, chyba mi się w oczy nie rzuciło, więc, no tak, nie ma paszy dla zwierząt. No to bardzo akurat nieładna sytuacja, niedobra. Natomiast to myślę, że mając owiec, to nadrobimy. E, ziarno pszenicy. Dobrze, wymusimy wszystko to, co mamy, bo to jest dosyć istotne mieć. Dobra. Yy, dalej. Tu owies, no to dobrze, to, to, to będziemy mieli. Tutaj żyta jest bardzo, bardzo dużo. Dobrze. I... Co tutaj jeszcze jest? A, siemielnie. Aha, dobra, to, to takie to pewnie było zakupione yy, w tym w piastowi. No dobrze. I teraz tak. Trochę tej paszy zróbmy. A to za, za prawa później. Yy, ziarno owsa. E, sporo, sporo tego. Sporo tego jest. Dobrze. Myślę, że jeżeli bym zrobił 500 sztuk paszy, o akurat równiutko, no to na, na trochę wystarczy. Zobaczcie, ta samowystarczalność, tak? czyli, czyli takie mm, y, obsianie tych pól wszystkim, y, co, co potrzeba tak na dobrą sprawę, no to pozwala nam y, właśnie na to, żeby... Żeby o, jakby odseparować się od y, piastowi i na tym nie bazować. No, tutaj proszę ile możemy zrobić nawozu ze zgnilizny. To się oczywiście przyda. Aczkolwiek nawozu też powinniśmy mieć trochę. I ja bym zaprawę oczywiście również y, zrobił. Może nie tyle, a, a... Albo dobra, no niech będzie. Niech będzie. Czyli tak de facto paszy udało nam się mnóstwo wykonać, więc fajnie. Teraz tak. Wrzucimy to, co najważniejsze. Co ja tutaj mam na górze? Aha, z brązowych młotków to niewiele. Ile dziewczyny mają brązowych młotków? O! 30! A my nie mamy, a my nie mamy słuchajcie, surowców do tego, żeby brązowe młotki stworzyć, więc za moment trzeba będzie... Wziąć i poprzestawiać kopalnię. Oczywiście jedną tylko kopalnię żelazo zostaje. Natomiast z ważnych rzeczy to po pierwsze po pierwsze po pierwsze pasza to jest dosyć istotne czyli to wrzucamy, żeby zwierzątka miały co jeść. Dalej zobaczmy, jak tam stoimy z owsem owies już nas bardzo ładnie się zbiera. Bardzo ładnie się zbiera. No i Len. Yy, len, len. A tu jest Len. 3222 sztuki. Zobaczmy, czy oni już cały Len zebrali? Czy. Aha. Nie. Uno, momentu por favor, przecież tam kapusta była, tak? <laughs> przecież tam była kapusta, no bo ponieważ. E, wiadomo. Czyli ten Len nam został. Tak. Ten lem nam został, słuchajcie, po poprzednich tych e, zbiorach. Dobrze, widzę, że że tam kapusta jest. Okej. Okay. No dobra, w porządku. Niech i tak będzie. Tutaj jeżeli mowa o e, żniwach, to jeszcze trochę im to zajmie. Natomiast Natomiast yy, tu, 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 tu. ja tutaj muszę wejść. Yy, magazyny. Co z tym magazynem? Bo ja widzę, że tu się nic nie dzieje. No. Cały czas uszkodzony, niby. Dobrze. No to jak ty nie chcesz tak, to weźmy jeszcze raz w chatkę. No i co ja mogę z tym zrobić? A, napraw. Czy jesteś pewien, że chcę zaplanować. No, a, dobra, czyli jednak musimy, słuchajcie. Brak narzędzi. Kuźwa, poważnie. Do czego ci potrzeba? Młotki! Jak brak narzędzi? Co ty pierdziliś? Przecież trzydzieści brązowych młotków jest. Młot. Chwileczkę, bo tam ktoś też miał problem z tym i ja yy, też się o to pytałem. To ktoś mnie podpowiedział, że chodzi o zwykłe młotki, tylko inaczej to nazwane jest. Później ktoś się tam z Państwa zapytał właśnie o to samo, bo miał problem. To ja znowu powiedziałem, że chodzi o zwykłe młotki. To później ten ktoś napisał, że sam jest młotek, bo nie pomyślał, a że rzeczywistość może być zupełnie inna, skoro tam nie mają narzędzi. No zobaczmy, mają jakieś młoty. Młotek po prostu jest. A podkowy weźmy, podkujmy e, może tego. E, ile tam tych podków było trzeba? Jedna chyba, nie? Bo wy też tam. Albo wiecie co, wezmę jeszcze dwie. Bo tam więcej koni mamy tu. Nie ma czegoś takiego jak młot. Dziwne to. Dobra, e, przestawmy kopalnie słuchajcie. Przestawne kopalnie, wydobycie, bo, bo to czas leci to i nie, to nie ma co. E, ach, te, tę kopalnię przestawmy może. I a, ci wybierają kamień. O, a nie żelazo. No dobrze. To darujcie sobie ten kamień w tej chwili i w takim wypadku rudy miedzi, i ruda cyny, tak, no bo to potrzebowaliśmy. Ok, i teraz to zbalansować po prostu. Dobra, to by mogło być tak, i dodatkowo tego kamienia troszeczkę, żeby tam pitu, pitu na 100% było. Yy, no dobrze, no zoba zobaczmy, no, ta hata budowniczych. A nie, no, a, no to je dobrze, jednak chodzi, słuchajcie, o młotki, ok, jednak chodzi o młotki. No to, to w porządku, no to niech on tam naprawia, tak? Czyli my jednakowoż będziemy mm, potrzebowali zlecać to, no w porządku, w porządku, niech i tak będzie. Dobra, przetopmy w takim razie sztaby żelaza, póki możemy. Uh -huh. y Teraz wydaje mi się, że moglibyśmy się do Ostoi udać. Raczej nic tutaj jeszcze. W tej chwili nie, nie, nie będę musiał robić. Znaczy, będę musiał, no ale to nic takiego pilnego na CITO. No dobra, to tiera tak. Skorzystamy z podwózki. A widzicie, miałem kunia braci. I zapomniałem. Ale to e, słuchajcie. <laughs> Pamiętajmy o tym, że mówi się, iż e, ruch to zdrowie. E, każdy debil ci to powie. I e, trzeba ruchać, e, ruszać się. No to to robię. <laughs> Także tak. Oj, do ciasno jest. Dobrze. Mamy Ubera. A ja mam większy ten e, sad niż wy macie. Ale fajnie mają to ogrodzone, chyba podobnie zrobię. Dobra, ziomuś. Yy, nie, nie wiem, ale dobrze, niech będzie tak. I my przestań w końcu zagadywać. Dobra, lecimy. Mieliśmy sprawdzić to miejsce przy jeziorku, więc tak też zrobimy. Jak pamiętamy, słuchajcie, to, to tutaj e, kwestia była tego, iż wypełniliśmy cały wiklinowy kosz stojący na, e, na brzegu tego jeziora. On tutaj dalej jest i prawdopodobnie ryby zniknęły, czy, czy nie? Tak. Okej, okay, dobrze, mamy notatkę jakąś. Kosz znów jest pusty, obok leży kolejna notatka. Przyjrzyj się temu bliżej. Ten list jest napisany podobnie jak pierwszy Krzywe litery układają się w mniej więcej tak Dobrze, bardzo Teraz więcej ryb Okonie w koszyku, delikatnie 25,05 Zachowaj notatkę i odejdź Mamy włożyć 20 okoni do koszyka No to podejrzewam, że również trzeba będzie włożyć szczupaki Skoro tak e, każą to robić A szczupaki to już łowimy sami. Dobrze. Gniewko, a jakbyś tak, kurna, posunął się, synu, to... Zajmujesz całą szerokością tego pomostu, chodzisz... Ej, ty, ty... Dobra, siedzę. Bardzo dobrze. E, o konie. O, ale on ma akurat 26, więc tutaj super, że nie muszę kursować. Oddawaj z powrotem to, co mi zabrałeś, ciulu. Nie będziemy tutaj w ten sposób się bawić. O! Co? Sześć patyków on zabrał? O, ale do zera jest ogarnięty. I włożymy te 20 okoników. Okonków. I niech zgadnę. Trzeba będzie czekać do kolejnej pory roku? Może i tak być. Ja mam nadzieję, że... Że to się wyjaśni w końcu, nie? A nie, że tak. Dziwne to zadanie. No dobra. Pusty kosz, aż prosi się o napełnienie nową porcją ryb. Umieść świeżą rybę w środku. Błyszczące łuski okonia pokrywają cały kosz. Odejdź. No i tak, jak powiedziałem, no musimy czekać do kolejnej pory roku. Natomiast. Wiecie co, a można tutaj by taki miniaturenek z zrobić o, z, z widokiem na ten kosz i, i oczywiście z, z pięknym e, widokiem na ostoję. No bo tu, słuchajcie, no, na, na ostoję miałby być, a jest, ale się zaraz spierdzielę stąd. O, coś takiego. Taki miniaturenek, to będzie chyba dobry. O, no i gitara. Dobrze, to jeszcze za widoku, nie? To teraz na spokojnie mogę wrócić do piastowi. Natomiast, natomiast my w obecnej chwili chyba będziemy musieli pohandlować trochę z Markuslawem, ze względu na fakt, że ja przestałem zwracać uwagę. Do domu mój, wieś. Przestałem zwracać uwagę na właśnie. Stan magazynowy brązowych młotków, które dziewczyny sprzedają. No, i wyszło na to, że strasznie się to osuszyło. W związku z tym potrzebowałbym troszeczkę tutaj ogarnąć tematu. No, Markuś, no słuchaj, no sprawa jest tego typu, że jak sam doskonale rozumiesz, Potrzebuję tutaj skorzystać z swoich zasobów. Oczywiście to do zwrotu, to, to żeby nie było. No. A tu rudę żelaza też daj. Daj sadzonki chmielu. O takie oto chocki kloski, tu grusza. Tutaj jabłonka. Tu wiśnia. Bo ja nie wiem, czy ja nie będę potrzebował yy, jeszcze tego ogarniać. To wszystko to dawaj. Rozliczymy się później. To masz na krechę na razie ode mnie. O, ale nie czuję się tu zbyt pewnie. I co ja bym jeszcze potrzebował? Nie, no chyba już. Wiecie co? Te we albo nie, albo nie, Nie, no to już przesada. Z ciekawości sprawdzę. Gdybym chciał odzyskać to patykami, to ile tego będzie trzeba? Wszystko mi zabierze. A to i tak nie będzie, a to i tak nie będzie cała kwota tylko sześć koła. A jeżeli chodzi o, o kamień, to, nie, to, się, to mi się, totalnie mi się to. Dobra, zamknij japę, kurwa. On mnie denerwuje po prostu. Nie no, musimy robić, no musimy robić, ale to dobrze, to coś się dzieje, tu jakiś wiecie, biznes kwitnie i, i o, to, o to właśnie się rozchodzi. E, muszę tylko zdążyć, żeby nie wydał na, na ciucierki bo, bo co ja później będę mógł? To nasz rybak jest? No nasz. O, właśnie, a propos, a propos rybaka, to żeście Państwo tutaj napisali w komentarzach taką fajną w sumie podpowiedź, że można byłoby również, jeżeli chodzi o dekoracje, to, to takie jakieś sieci postawić. O, to, to mi się bardzo podoba i to będziemy robili, tylko no to już nie w tym odcinku, nie? Ale spokojnie, bo mamy tutaj jeszcze troszeczkę do zrobienia. W związku ze związkiem będziemy, będziemy ogarniać, tak. Jak na razie zajmujemy się tutaj y, rzeczami związanymi z przetapianiem wszystkiego. To jest bardzo ważne. I może by się przenieść teraz, słuchajcie, na ten, na y, żelazne narzędzia. Jeżeli mowa o sprzedaży takowych, nie? No bo dziewczyny no to tam pohandlują, pohandlują i dobrze będzie. Znaczy, sorry, dziewczyny i chłopaki. Młotki 310. I to są brązowe młotki. Natomiast żelazne a, 340. No cena jest wyższa, to jest jedna kwestia, ta bazowa. Natomiast e, też in plus, że nie trzeba by wówczas dwóch ród wydobywać, żeby dwie sztabki mieć i żeby to połączyć w jedną. Bo to takie trochę. No ale dobra. Jak na razie stwórzmy te brązowe młotki, to troszeczkę tam. Albo wiecie co? Zaraz zobaczymy, jak to będzie z żelazem wyglądało. Ile młotków? Bo może ja bym się zeswitchował. Żelazny młotek. No trochę tego mam. 288. No można by. Czemu nie? To w porządku. To brązowymi młotkami będziemy ogarniać temat, słuchajcie, tego... Osuszenia Markuslawa. A ja tutaj żelazne młotki wrzucę. O, o tak, tak, niech będzie. Tak, niech będzie, myślę. Dobrze, i teraz tak, brązowych młotków zostało 9. To nie ma problemu, to niech będzie dla tego budowniczego całego. Natomiast jeżeli mowa o sprzedaży narzędzia młotki, to. To teraz będzie inaczej. Brązowy młotek to będzie teraz żelazny młotek i, i niech dziewczyny sprzedają. Myślę, że to bardzo dobry pomysł jest. Żelazny młotek, proszę uprzejmie. To cena będzie pewnie też 1300, coś, tak? A, 1359, ok. Ale raczej mniej tych młotków zejdzie. No, zobaczmy, tutaj powiedzmy zeszłoby 8, tak? A młotków tych, tych, tych brązowych, ile schodziło? A, przeszło 8. <laughs> Czyli wiecie co, to powiem Wam szczerze, że tu żadnej praktycznie różnicy nie ma. A niewiele niewiele mniej, bo tam było 7 z hakiem, jeżeli chodzi o żelazne. No tak, ale na, na przestrzeni, powiedzmy, czasu i tych i, i tysięcy sprzedanych młotków no to to jednak może mieć jakieś tam znaczenie, wy tam chcieliście żeby mięso te sprzedawać, ale mnie się nie opłaca kompletnie wchodzić w sprzedaż mięsa ze względu na, na fakt, że ta cena jest stosunkowo niska, więc no więc po co dużo mięsa by poszło a kasa marna ale coś pomyślimy Żelazne młotki, proszę uprzejmie. No dobra, no to ja to już poustawiam, słuchajcie, no nie ma sensu, żeby was tutaj trzymać. Także dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy, oczywiście, jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.